Sponsorem audycji jest PKN Orlen. RDC. Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Kłaniamy się razem z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Cześć Tomku. Witam Ciebie Arku, dzień dobry Państwu. Dziś zaczynamy od skoków narciarskich, bo późnym popołudniem będziemy trzymać kciuki za biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Na normalnym obiekcie sensacyjnie triumfował Piotr Żyła. Dziś konkurs na dużej skoczni. Zanim przedstawimy naszego gościa, to jeszcze przypomnienie, że nasz magazyn jak co piątek można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport. Tam właśnie czekamy na Państwa pytania do naszego dzisiejszego gościa. W drugiej części będzie więcej na temat piłkarskiej ekstraklasy. Legia zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Wrócimy też oczywiście do wydarzeń w Pucharze Polski, porażki m.in. Legii, porażki Lecha Poznań. Będzie o czym mówić w drugiej części. Naszym gościem będzie Jacek Bednarz. W tej pierwszej części połączymy się z Stanisławem Snopkiem, którego słyszę, mamy już na łączach. Cześć Staszku, kłaniamy się z Tomkiem Sokołowskim. Halo, halo, dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, witam serdecznie Ciebie, witam słuchaczy. Pięknie słychać, jesteśmy już na antenie. Staszku, proste pytanie, trudna odpowiedź. Czy będziemy się dziś cieszyć z drugiego złota dla polskiego skoczka? No, wiesz, to na tym polega urok sportu, że takiej odpowiedzi nie znamy z wyprzedzeniem, bo przecież tych kandydatów do medali jest co najmniej kilkunastu. Odpadł nam główny faworyt, jakim był na pewno lider i już zdobywca, jak wiemy, Pucharu Świata, Halvor Egner-Granerud, u którego wykryto jednak koronawirusa, no i niestety w tym konkursie nie będzie mógł wystartować. A zatem będzie to bardzo wyrównany konkurs i tych kandydatów do wygranej, myślę, jest co najmniej kilkunastu. A wracając jeszcze do na normalnej skoczni do tytułu Piotra Żyły, czy tak jak Arek mówił, dla ciebie to też była sensacja? No może nie sensacja, ale na pewno duża niespodzianka. Powiem szczerze, przyznam z ręką na sercu, że nawet kiedy Piotr był liderem po pierwszej serii tego konkursu, jeszcze nie wierzyłem w to, że on może zostać mistrzem świata. Bardziej liczyłem, że zaatakuje z dalszej pozycji Dawid Kubacki. No ale jednak Piotr spisał się znakomicie, oddał drugi doskonały skok i wygrał ten konkurs jak najbardziej zasłużenie. No i tutaj w Oberstdorfie na Mistrzostwach Świata to on wyrósł dość niespodziewanie na lidera naszej kadry. Czyli pozostali ewentualnie zawiedli w tym konkursie na normalnej skoczni? Znaczy Dawid Kubacki był tam w czołówce, bo przecież zajął piąte miejsce, tak, więc trudno mówić, czy by zawiódł przy tak wyrównanej światowej czołówce. Na pewno trochę poniżej oczekiwań skoczyli tam Kamil Stoch i Andrzej Stękała, którzy zajęli miejsca dopiero w trzeciej dziesiątce. Na pewno szczególnie w przypadku Kamila Stocha liczyliśmy na trochę więcej, no może nie na medal, bo on nie jest w aż tak dobrej formie i w tak ustabilizowanej w tym sezonie, abyśmy mogli w ciemno obstawiać, że będzie medalistą. No ale liczyliśmy, że gdzieś tam bliżej tego 10 miejsca jednak się znajdzie niż 20. Staszku, wczoraj mieliśmy kwalifikacje, dodajmy w trochę loteryjnych warunkach. Wygrał Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków na czwartym miejscu był nie kto inny, jak właśnie wspomniany Piotr Żyła. Dla ciebie, tak spośród polskich skoczków, to dziś również na niego przede wszystkim patrzymy? Dla ciebie to też to jest polski faworyt? Trudno powiedzieć. Wiemy, jak jest z Piotrem, chociaż on po tym medalu złotym na skoczni normalnej wydaje się, że trochę dojrzał. Nie odleciał? Rzeczywiście. Tak, no może nie odleciał. On jednak uspokoił się w jakimś stopniu, bo już jest spełniony, już jest mistrzem świata i teraz może podchodzić zupełnie spokojnie do każdego kolejnego startu. No, wczoraj w kwalifikacjach był najwyżej. Trudno przewidzieć, czy i dzisiaj będzie najlepszym z Polaków, czy zdobędzie medal. Nie jest to takie łatwe. Mnie bardziej zaskoczyło wczoraj w kwalifikacjach druga lokata Johanna André Forfanga, czyli tego piątego z Norwegów, który nie startował na skoczni normalnej, a w tym konkursie na skoczni dużej startuje tylko dzięki temu, że nie będzie Graneruda wskoczył na jego miejsce. No i od razu wskoczył z dużym rozmachem. No często w sporcie się tak zdarza, prawda, że sportowiec, który w ostatniej chwili został do zawodów dopuszczony czy skierowany na te zawody, później sprawia niespodziankę. No, sięgając do skoków, przecież tak było z Wojciechem Fortuną w 72, który gdzieś tam w ostatniej chwili do tej ekipy olimpijskiej został dołączony, no a później jak wiemy walczył złoty medal. Także na pewno ten Forfang tutaj może być takim języczkiem uwagi i może być takim czarnym koniem tego turnieju. O, to też pytanie, o które chciałem zadać. A tak wracając jeszcze do Piotra,
Ten sukces na normalnym obiekcie na pewno mu nie przeszkodzi. Raczej pomoże, bo tak sobie myślę, jak może funkcjonować umysł człowieka, który już zdobył złoto. Już się spełnił. Już nic nie musi, on tylko może. Chociaż pamiętajmy, że mówimy o Piotrze Żyle, który wymyka się gdzieś wszystkim tym teoriom psychologicznym, tym wizerunkom takiego skupionego skoczka na belce. I właśnie o to chciałem zapytać, Staszko, bo z jednej strony Piotrek ma taki wizerunek śmieszka, gościa, który trochę niepoważnie podchodzi do pewnych spraw. Z drugiej strony, jak patrzymy na jego dokonania, na jego ostatnie też występy, jest to człowiek niesamowicie odporny psychicznie, można by powiedzieć, bez układu nerwowego. No Piotr na pewno ma taki luz i z tego zawsze był znany, a w skokach narciarskich trochę tego szaleństwa, trochę tego luzu jest niezbędne. No, zresztą jak każdy z nas pewnie kiedyś tam stał na progu wielkiej krokwi i spoglądał, jak to wygląda, no to nie jest dyscyplina dla normalnych śmiertelników, dla normalnych ludzi. No to jednak odrobina szaleństwa jest potrzebna. No i Piotr właśnie takie cechy reprezentuje, także oczywiście na pewno jest w gronie faworytów do sukcesu także i dzisiaj. A propos, wspomniałeś też o Granerudzie. Gdyby wszystko było w porządku, gdyby nie potwierdzono u niego koronawirusa, to faktycznie też brałbyś go jako faworyta na tej skoczni, bo też pamiętam, przed tym normalnym obiektem wszyscy patrzyli przede wszystkim na niego. On zawiódł, spalił się i tak w przeciwieństwie do Piotra, o którym powiedziałem, że jest bez układu nerwowego, on chyba z tą koncentracją, być może wytrzymywaniem ciśnienia, może tak będzie lepiej, ma kłopoty. No niewątpliwie, prawda? Już mogliśmy się o tym przekonać i podczas Mistrzostw Świata w lotach i podczas turnieju czterech skoczni. Tam Granerud w każdym przypadku był w gronie faworytów, a jednak odrobinkę zawodził, prawda? I tutaj na tej skoczni normalnej był dopiero 16, nieudany pierwszy skok, ale znakomity był drugi skok w jego wykonaniu. On zajął tam miejsce czwarte, czyli tuż za podium. I gdyby startował, byłby dla mnie zdecydowanym faworytem dzisiejszego konkursu. No ale jego nie ma i to powoduje, że te zawody będą bardziej wyrównane i bardziej ciekawe, no bo tych kandydatów do wygrania, tak jak mówię, jest co najmniej kilkunastu. Czy wczorajsze kwalifikacje były to, co Arek już wspominał, były troszeczkę takie nierówne, bo wiatr przeszkadzał? Czy wiesz coś dzisiaj na temat pogody, jaka będzie panowała na skoczni? Wiesz co, obawiam się, że będzie podobnie, to znaczy będą troszkę loteryjne warunki, zresztą jak we wszystkich wcześniejszych tutaj konkursach na Schatterbergschanze w Oberstdorfie. Ten wiaterek zawiewa głównie z tyłu, ale raz mocniej i raz słabiej. I jak widać ma to ogromny wpływ na odległość i na uzyskiwane wyniki. Dzisiaj pewnie będzie podobnie, no więc trzeba się z tym liczyć, że mogą być też w związku z tym jakieś niespodzianki. Czyli taktyka też będzie miała tutaj rolę, czy belka w górę, jedna, dwie, czy trochę może obniżyć, tak, rozbieg? Znaczy, po ten element taktyczny trenerzy sięgają teraz, w sumie rzadko się to zdarza w tym sezonie, prawda? Dlatego, że warunkiem, aby dostać te punkty za obniżoną belkę, jest, aby uzyskać odległość na poziomie 95% rozmiaru skoczni. Czyli w tym przypadku, jeżeli trener zadecyduje o obniżeniu belki, zawodnik, aby dostać te dodatkowe punkty, musi skoczyć co najmniej 130 metrów, a przy tych tylnych wiatrach może z tym być problem. Także oczywiście może być to sterowanie belką, ale tylko z poziomu Borka Sedlaka, prawda? Czyli tego, który to zielone światło zapala, i z poziomu tego Georga Szpecza, który tutaj jest tym szefem tych zawodów i który tam o tej delce i delegat techniczny, którzy o tym wszystkim decydują. Staszku, mówiłem, że na początku, że można nasz magazyn też oglądać na Facebooku TVP Sport. Tam czekamy na pytania od naszych widzów i faktycznie jest już ich całkiem sporo. Cezary Żelazowski, Wiktor Godosz zadają to samo pytanie. Wiem, że dziś może być loteryjnie. Wiem, że niektórzy mówią, że powiedziałeś, że kilkunastu kandydatów do podium w tym konkursie, ale gdybyś tak miał się zabawić w typowanie podium, o to pytają właśnie cię nasi widzowie, to jak byś sobie to podium wyobrażał, zakładając, że warunki będą równe dla wszystkich faworytów? Takie... No to jest jeszcze bardzo trudne pytanie. Akurat typowanie w skokach nie jest łatwe. Ja nie ma łatwych pytań. Jakbym chciał, aby było. Chciałbym, aby mistrzem świata został Andrzej Pękała, bo wtedy po raz pierwszy w historii moglibyśmy w konkursie drużynowym jutro wystawić zespół złożony z czterech indywidualnych mistrzów świata. To byłoby oczywiście rozwiązanie optymalne. Życzę tego Andrzejowi z całego serca, no ale tak powiedzmy sobie z ręką na sercu, będzie o to ciężko.
Czy trzeci w kwalifikacjach i obrońca tytułu Eisenbichler ma szansę? Eisenbichler jest też takim właśnie przykładem, jak grany od trochę słabej odporności psychicznej. Ja się o niego obawiam, że raczej tej presji on tutaj nie wytrzyma. On broni tytułu sprzed 2 lat, no ale wtedy tam nie był faworytem. On startował, prawda, z innej pozycji. Nie liczono aż tak na niego. On tam wygrał. Łatwiej mu było ten sukces osiągnąć. Teraz on jest pod nieobecność Graneruda najwyżej sklasyfikowanym skoczkiem w Pucharze Świata. Będzie więc skakał jako ostatni w pierwszej serii. To już nakłada pewną presję na zawodnika. I boję się, że Eisenbichler tej presji nie wytrzyma. Jeśli chodzi o Niemców, no to pewnie większe szanse będzie miał Karl Geiger, chłopak z Oberstdorfu, który zna te wszystkie skocznie. Tam jest 5 skoczni koło siebie. On je wszystkie obskakał od małego, prawda? Już tam skakał na tych obiektach. On wygrał turniej 4 skoczni na tej skoczni, pamiętajmy, 30 grudnia. I Karl Geiger, jeśli chodzi o Niemców, myślę, ma większe szanse na zwycięstwo niż Eisenbichler. Tak mówiąc o też o Andrzeju Stękale, Staszku, odpowiedziałeś na pytanie kilku innych osób, co z Andrzejem Stękałą. A ja jeszcze dopytam, bo mówiąc o tym normalnym obiekcie, no wiadomo, Piotr Żyła, złoty medal, nie ma o czym mówić, fantastyczna sprawa. Dawid Kubacki, 5. miejsce, też bardzo przynajmniej solidne występy w Oberstdorfie. No i patrzymy jeszcze na 2 pozostałych właśnie Polaków, po których pewnie spodziewaliśmy się więcej. O Andrzeju Stękale wspominaliśmy, mamy jeszcze Kamila Stocha, który no pewnie inaczej trochę sobie wyobrażał dotychczasowe starty. I jaka jest twoja teoria na ten temat? Co mu właśnie przeszkadza w ostatnich dniach czy tygodniach, że jest trochę gorzej niż i on się pewnie spodziewał i my się spodziewaliśmy? No, z tego co obserwujemy, to forma Kamila Stocha nie jest stabilna. Ma ciągle problem z pozycją dojazdową, prawda? Chyba tam to wszystko się, te jego problemy zaczynają. Dla mnie jest to troszkę zaskakujące, że on na tym samym obiekcie jednego dnia skacze bardzo dobrze, a drugiego dnia gdzieś się tam gubi i skacze słabiej. Trudno powiedzieć, z czego to wynika, bo z reguły jak zawodnik ma już wyuczony ten pewien automatyzm, to nie musi o tej pozycji dojazdowej myśleć. Po prostu robi to wszystko automatycznie. A w przypadku Kamila on ciągle musi o tej pozycji myśleć, ciągle coś korygować. No i to jest chyba przyczyną tego, że skacze niestabilnie w tym sezonie. On wczoraj był w kwalifikacjach 13, czyli miał, powiedzmy, jak na niego troszkę słabszy dzień, więc dzisiaj może mieć dzień bardzo dobry i może oddać 2 znakomite skoki, czego mu oczywiście życzymy. Kamil jest zresztą takim moim cichym faworytem do medalu w dzisiejszym konkursie. Może nie do wygranej, ale medal ma szansę zdobyć. Jutro drużynówka, czyli i Stękała, i Stoch, jeżeli popatrzymy na Piotrka Żyłę i na Kubackiego, czyli Stoch i Stękała muszą, jeżeli chcemy zdobyć medal, to muszą chyba skoczyć parę metrów lepiej, prawda? No, z pewnością, oczywiście. No to jest drużynówka, gdzie decyduje 8 skoków. Norwegowie będą bez Granerudy, a więc tutaj ta sytuacja się wyrówna, bo gdyby skakali z Granerudem, to pewnie Norwegowie byliby zdecydowanymi faworytami do złota, a tak ta walka będzie bardzo ciekawa i też tam kilka reprezentacji powalczy o medale. W ogóle ciekawy to będzie konkurs, bo po raz pierwszy chyba od 2005 roku też w Oberstdorfie były mistrzostwa. W konkursie drużynowym startowało wówczas 15 zespołów. Jutro w konkursie drużynowym będziemy mieli aż 14, czyli w tej pandemicznej sytuacji, kiedy obawiano się, że w zawodach Pucharu Świata ciężko będzie zebrać 8 drużyn na start w Pucharze Świata, to na Mistrzostwach Świata mamy 14 zespołów, więc z tymi skokami narciarskimi nie jest tak całkiem źle, chociaż oczywiście tych liczących się naprawdę i walczących o medale jest tylko 6. Patrząc na te wczorajsze kwalifikacje, lubimy sobie też sumować te punkty poszczególnych skoczków i patrzeć, jak to mogłoby wyglądać w drużynówce. No, my sumując punkty wczorajsze, faktycznie wygralibyśmy w konkursie drużynowym, ale to raz, że różnie to się może potoczyć, dwa, że jeszcze kawał czasu do drużynówki, na razie konkurs indywidualny. Staszku, na koniec jeszcze jedno pytanie, bo dużo się naprawdę dzieje ostatnio w skokach. Właściwie możemy już powolutku podsumowywać sezon. Wczoraj FIS ogłosił, że po odwołanym rower dodatkowo będzie tylko jeden konkurs w Planicy, więc właściwie matematycznie nie ma już żadnych możliwości, żeby wyprzedzić Graneruda w klasyfikacji generalnej i już wczoraj został ogłoszony triumfatorem całego cyklu. No też takie podsumowanie, można powiedzieć, tego szalonego sezonu. Taki właśnie był. No i tak dobrze, żeby te konkursy w Planicy się odbyły, bo jak pamiętamy poprzedni sezon, to tam zakończenie było zupełnie takie niespodziewane, prawda? Tam
Trondheim w trakcie zawodów. Tą kulę gdzieś później wręczano Stefanowi Kraftowi w sierpniu. Także ten poprzedni sezon pozostawił taki jego zakończenie, przynajmniej taki lekki niesmak. Natomiast no, tutaj, jeżeli te zawody w Planicy uda się rozegrać, no to nie będzie tak źle. Tam mamy jeszcze 3 indywidualne konkursy zaplanowane i 1 drużynowy. Oczywiście Granerud zdobył już kryształową kulę. No, oczywiście ma ponad 500 punktów przewagi, a tylko 3 konkursy do końca, ale zdobył ją całkowicie zasłużenie. Ja myślę, że nawet gdyby tych konkursów było więcej, to on i tak tą kulę by zdobył, no bo jednak 11 konkursów wygrał i nie było na niego siły w tym sezonie. Mam nadzieję, to jest 2-tygodniowa przerwa, że wróci jeszcze do zdrowia, wróci do skakania i to swoje zwycięstwo w tej Planicy będzie mógł potwierdzić obecnością w zawodach i jak najlepszymi wynikami. Także Granerud wygra, no tam będzie dość jeszcze ciekawa walka pewnie o drugie miejsce, trzecie w pucharze. Myślę, że Polacy do Norwegów tracą też zbyt dużo w Pucharze Narodów, aby to odrobić. No ale też pewnie jeszcze powalczymy. Stanisław Snopek, który wspólnie z Sebastianem Szczęsnym tak skomentuje dzisiejszy konkurs na dużej skoczni w Oberstdorfie. I cóż, Staszku, trzymamy kciuki za powtórkę z normalnego obiektu i dużych emocji życzymy tobie i sobie też na pewno. No na pewno będą to bardzo ciekawe konkursy, wyrównane, tak jak mówiłem, kilkunastu kandydatów do podium. A zatem będziemy świadkami bardzo ciekawych zawodów. Dzisiaj o 17:00 konkurs indywidualny, jutro o 17:00 konkurs drużynowy. Wspólnie z Sebastianem Szczęsnym zapraszamy na transmisję do TVP Sport i do telewizyjnej jedynki. Czujemy się zaproszeni. Staszku, dziękuję pięknie za rozmowę. Kłaniamy się z Tomaszem Sokołowskim. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie was i pozdrawiam słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Tomku, powolutku będziemy kończyć pierwszą część, w drugiej więcej piłki nożnej, ale obiecałem, że jeszcze w tej części zajawimy ten wątek. Dużo o 20. kolejce Ekstraklasy, ale na pewno musimy wrócić do wydarzeń z tygodnia w Pucharze Polski, gdzie przede wszystkim z naszej perspektywy Radia Mazowieckiego pożegnała się z rozgrywkami Legia Warszawa, która przegrała u siebie z Piastem w Gliwice. Dla ciebie to jest sensacja, czy tylko niespodzianka? Niespodzianka, wiedząc jak Piast się prezentował w poprzednich sezonach, jak grał i rywalizował z Legią. Zawsze to niewygodny rywal i zawsze potrafił znaleźć teren Fornalik i zawodników, którzy po prostu tutaj no, dobre spotkania rozgrywają. I tak było teraz i teraz było. No Legia pożegnała się i została jej tylko, można powiedzieć, ekstraklasa. I tutaj walka o mistrzostwo, o obronę tytułu, tak? I tylko kto jest w stanie nawiązać, wiedząc, że jak Legia odpada z pucharów europejskich i wtedy nabiera rozpędu, teraz jeszcze już odpada z pucharu Polski, to już w ogóle tylko się skupi na ekstraklasie i na tych kolejkach, co zostały i... Ale też ta forma pokazuje, że Legii też można odebrać i nie w każdym meczu no, musi się wznieść na wyżyny i mieć trochę szczęścia. Faktycznie teraz Legia ma, wydaje się, jak na polskie warunki, całkiem niezłą przewagę 4 punktów. Teraz skupia się tylko na Ekstraklasie. Już nie ma w głowie Pucharu Polski, już dawno zapomniała o europejskich pucharach, już o tym nie pamiętamy. A propos tego meczu jeszcze z Piastem. Piast piekielnie skuteczny, 2 groźne akcje, 2 gole i to wystarczyło na Legię. No, Czesław Nikiewicz mówi, bo tam były błędy defensywy ewidentnie. Nie będziemy mieć pretensji tylko i wyłącznie do obrońców w tym meczu. No, pełna zgoda, tak? No, obrona straciła 2 gole, ale też w ofensywie Legia po prostu była nieskuteczna. Ale te błędy, które no, nie przystoją Legii, ale i tak się zachować w polu karnym. I to nie pierwszy raz, gdzie właśnie Legia, czy przy rozegraniu piłki strata drugiej bramki i zawodnik od połowy praktycznie i nikt go nie dogonił, jedzie sam na sam z bramkarzem. Tak samo i przy pierwszej taka bierna postawa. Wiemy, że no, Świerczoka w polu karnym to już można powiedzieć, trzeba tak być blisko, żeby nie pozwolić mu na jakieś ruchy, bo wiemy, co się skończyło w poprzednim spotkaniu, jak Świerczok, jak to się mówi, odpalił swoje i tutaj. Także i teraz można powiedzieć, Piast znalazł sposób na Legię. Dodajmy jeszcze, że jeśli chodzi o Puchar Polski, wczoraj rozlosowano parę półfinałowe. Krakowia zagra z Rakowem Częstochowa, a Arka Gdynia z Piastem Gliwice. Mecze 20 i 21 kwietnia. O polskiej piłce pomówimy jeszcze w drugiej części magazynu sportowego. Naszym gościem będzie Jacek Bednarz. W radiu dla ciebie teraz wiadomości, a my z Tomaszem Sokołowskim polecamy się za kilka chwil.